Niedużo pamiętam, dlatego że mój organizm pracował tu i teraz i na przyszłość. Natomiast nie pracuje do tyłu w ogóle, więc niedużo. Natomiast można mnie zrozumieć, można sobie wydedukować, co mogłem powiedzieć. Jestem człowiekiem wiary, grzesznym, ale praktykującym katolikiem, więc przede wszystkim jechałem do Ojca Świętego jako wierny syn Kościoła. Natomiast żadnych instrukcji nigdy Ojciec Święty nie dawał. Nasze rozmowy były trochę dziwne zawsze, dlatego że ja starałem się, ale Ojciec Święty podobnie robił, mówić to, co wydawało mi się, że należałoby Ojcu Świętemu powiedzieć. By się czy nie martwił, czy nie przejmował, czy rozumiał, co robimy. I kiedy Ojciec Święty wiedziałem, że już się nie bawi tym, już nie słucha, no to kończyłem temat i czekałem, co Ojciec Święty powie. I podobnie, Ojciec Święty też mówił o różnych rzeczach. I też patrzył na mnie, czy dobrze słucham. Jak mocno słuchałem, to mówił dalej. Jak mniej słuchałem, no to zmieniał temat albo oddawał mi nieformalnie głosy, znów ja mówiłem. Tak to mniej więcej wyglądało. A czy pamięta pan prezydent moment 11 listopada 2003 roku? Proszę pana, powiedziałem panu, że ja nie pracuję do tyłu, nie pamiętam dat, nie pamiętam, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje zawsze, dziś i jutro. A do tyłu zostawiam dziennikarzom, historykom, prokuratorom, pisarzom, róbcie swoje, a ja idę dalej. Taki charakter. To w takim razie pozwolę sobie zadać pytanie. To jest trzecie już. Od jednego pan prezydent się wycofał. Nie, nie wycofam, bo odpowiedziałem tak, jak na to pytanie mogę odpowiedzieć. To w takim razie jedno, jeśli pan prezydent pozwoli. Jak pan prezydent myśli, dlaczego Solidarność później się tak bardzo podzieliła i czy to było zgodne z nauczaniem Jana Pawła II? Ojciec Święty nie uczył nas związku zawodowego, nie uczył nas walki, uczył nas religii, zachowań i nic poza tym. Natomiast jeśli chodzi o Solidarność, no to ja myślałem, że już na dziś to rozumiemy, co to było. Otóż Solidarność to nie była monopol na całe życie. W pierwszym rozdziale to budowaliśmy monopol, by pokonać monopol komunistyczny. Ale kiedy na horyzoncie było już widać pokonanie komunizmu, należało uciekać od monopolu. Bo naszym zadaniem było nie zbudować monopol, tylko zbudować demokrację, pluralizm i inny system ekonomiczny. Jeśli pan czy ktokolwiek przypuszcza, że monopolem nawet Solidarności można by zbudować kapitalizm na przykład, czy demokrację, to ja sobie nie wyobrażam. Więc to po zwycięstwie musiało się podzielić, musiało umożliwić wykonanie innego systemu. Czym większy zakład w tamtym czasie, tym silniejsza Solidarność i odpowiadała panu. Nie dotykaj mojego zakładu. Jak chcesz rozwiązać czy zamknąć, to na pewno nie nasz, tylko tamten. I dlatego musiała się stać rzecz brzydka, która była pod moim przewodem. Musiało to się podzielić, musiała bieda i prawda w oczy zajrzeć, abyśmy zaczęli ratować się i pozwolić na ratowanie. I stąd nie ubolewajmy nad tamtą Solidarnością. Oczywiście dzisiaj w Polsce, w Europie, a nawet globalna jest potrzebna Solidarność, ale nie tamta, nie taka, tylko Solidarność do innych tematów, bo Solidarność to nic innego, jak kiedy nie możesz podnieść ciężaru, to dobierz sobie jeszcze, żeby to podniesiono, żeby podnieść. No więc jakie mamy ciężary dziś w Europie? W tamtym czasie mieliśmy komunizm. Więc komunizm podnieśliśmy, dlatego trzeba było zakończyć to. Dlatego też ja proponowałem, zwińmy sztandary Solidarności, przewidując no, to takie właśnie ubolewanie czy nierozumienie dzisiaj. Dlatego, że inaczej się idzie do pracy, inaczej do walki. Inaczej walczy się, inne sformułowania, inne zorganizowanie, inne programy. I tego wielu ludzi nie chciało zrozumieć i do dziś upiera się, tęskni za tamtą Solidarnością. A to było niemożliwe, praca wykonana prawidłowo i tak musiało wyglądać, jak dziś wygląda. A dziś zastanówmy się nad Solidarnością, ale inną niż tamta z okresu komunizmu. Rozumiem, że swój limit pytań już wyczerpałem. No i co to może pan więcej? Chyba pan nie ma nic więcej, proszę bardzo. One niestety dotyczą w przeszłości.
Daj pan parę, zobaczymy. Pojawiło się takie zdanie podczas naszych zdjęć z kardynałem Dyskurem, który powiedział, że podczas drugiej pielgrzymki w 83 roku, znaczy pierwszej w stanie wojennym, Jan Paweł II faktycznie ocalił Solidarność i jej istnienie, przede wszystkim dzięki gestowi, jakim było spotkanie z panem prezydentem w Dolinie Chochołowskiej. Że nawet nieważne było, co zostało wtedy powiedziane, ale ważny był ten gest. Czy zgodziłby się pan prezydent z taką tezą? Oczywiście nie. Tak, tylko że nie zapominajmy, nie przesadzajmy. Ojciec Święty dał tylko słowo, a słowo stało się ciałem, trzeba było to w ciało zamienić. Ojciec Święty dał, a przykład na to? Ojciec Święty dał słowo jeszcze lepsze na Kubie. No i co się stało z tym słowem? Poleciało w eter, bo nie miał kto w ciało zamienić. Polacy potrafili to zrobić pod moim przewodem i dlatego też pewno, że takie gesty, i to było bardzo potrzebne, to gdyby nie spotkanie ze mną, zresztą w ogóle przyjechał, w książce Dziwisz pisze, że przyjechał, tylko mogę jechać, jak spotkam się z Wałęsą. A więc to było ważne, to nam ułatwiało, trudno powiedzieć, co było, gdyby było, tylko nie przesadzajmy. To trzeba było i wytrwałości mojej i naszej, aby dalej iść. Prawie wszyscy mówili, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, że Solidarność to skończona karta. Herechowie prawie wszyscy mi to mówili. A ja odpowiadałem, nigdy. Umrzem albo zwyciężym. I w związku z tym podnieśliśmy jeszcze raz Solidarność, ale tylko po to, by dobić komunizm, by zakończyć jego działanie, a innym sformułowaniem, które proponowano by tworzyć, byłoby, przedłużałoby się to w czasie, bo też kiedyś by to się udało, ale znacznie, znacznie później. A ja chciałem za mojego życia dokończyć komunizm, no i się dzięki Bogu, dzięki papieżowi udało. Ale tylko w połączeniu słowo zamieniane w ciało. Same słowo, nawet najpiękniejsze, byłoby w książce, w eterze i nic poza tym. To też dotyczy przeszłości, ale ja myślę, że ten moment powinien pan prezydent pamiętać. Jest takie zdjęcie, kiedy pan prezydent i dwóch kolejnych przewodniczących Solidarności klęczy przy tronie papieskim. Co wtedy pan prezydent czuł i jak myślał o perspektywach Solidarności? Solidarność i ja, tą Solidarność zakończyłem przed moją prezydenturą. To było zakończone, tylko paru ludzi upartych przejęło sztandary, przejęło zwycięstwo, no i właśnie nie pozwalają na ruchy, które można by wykonać, gdyby mnie posłuchano. Tamta Solidarność się skończyła. To nie był związek zawodowy, to była walka z komunizmem, to był monopol, w tym pierwszym rozdziale to był monopol przeciwko monopolowi komunistycznemu. I koniec. Natomiast ja proponowałem, nazwijcie się Solidność czy inaczej, grajcie na swoje konto, a zostawcie sztandar zwycięski dla historii, do odwoływania się, może do podniesienia jeszcze kiedyś, ale na chwilę podnosimy, prostujemy ścieżki i znów chowamy do szafy, żeby nie zniszczyć w pracy, bo praca ma swoje zasady i reguły. I ja się, nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że nie należało tak postąpić. Postąpiliśmy źle. Jesteśmy więźniami przeszłości, więźniami zwycięstw, to nam przeszkadza w innych zadaniach. Przeszkadza nam być Solidarnością, ale inną, nie tą walczącą, nie tą na bazie proletariatu, tylko Solidarnością do innych zadań, innych celów. Czy myśli pan prezydent, że to, co powiedział Jan Paweł II w polskim Sejmie, że demokracja pozbawiona wartości przeradza się w dyktaturę, w totalitaryzm, było oceną stanu polskiego życia społecznego? Otóż demokracja jest różnie wykonywana w różnym miejscu i w różnym, przy różnej wysokości intelektu.
Inna była demokracja, kiedy graliśmy tylko państwo i kraj i zabiegaliśmy, by sąsiad był biedny, bo nie będzie napadał, a inna demokracja potrzebna jest dla Europy całej, a jeszcze inna pod globalizację. I nie da się zbudować, nie da się praktykować dobrej demokracji, czym wyżej, tym bardziej, może inaczej, czym wyżej, to w demokracji są bardziej widoczne potrzeby właśnie wartości. I Ojciec Święty prawdopodobnie o tym mówił, że zauważał, że czym wyższy rozwój, czym większa nawet struktury, tym bardziej wartości są podstawą trzymania no właśnie całego tego pomysłu. Kiedyś można było trzymać wojskiem, granicami i tak wizami i tak dalej. I w tym obracać się. Dzisiaj potrzebne są wartości i Ojciec Święty prawdopodobnie mówił o tym, ale nie wszyscy tak rozumowali. A jak pan prezydent myśli, w jaki sposób nauczanie na Pawła II można w praktyce zrealizować przez działalność polityczną? Na ile nauczanie na Pawła II było praktyczną wskazówką dla pana, chociażby pełniąc funkcję prezydenta? Wprost to nie. Ja byłem wychowany na tej samej szkole religijności, wiary, niezłomności, niezmienialności. Oczywiście na niższym poziomie i nie w tym kierunku i pracowałem, i nie ten kierunek rozwijałem, więc jest duża różnica. I dlatego znów, ja na nauczanie Ojca Świętego patrzę jak na Pismo Święte. Możesz pan codziennie czytać i codziennie inaczej, w zależności od możliwości psychicznej i samopoczucia, inaczej pan odbiera, inaczej inne rzeczy pan rozumie. To samo i tu. To jest i to będzie ponadczasowe, tylko nie można tego brać tak dokładnie, tak doszczętnie. Nie można brać żebra Adama czy jabłko Ewy, bo to było na tamtym czasie dobre i właściwe, ale to chodziło o myślenie, a dziś to trzeba na innych przykładach to samo pokazać. To będzie niby jabłko, ale jabłko dla tego społeczeństwa, które nie znosi jabłek na przykład. No to chcą. Jeszcze jedno. Jak pan prezydent myśli, do czego obecnie jest potrzebna solidarność i Polsce, i zglobalizowanemu? Odpowiadam. Każda solidarność, polska solidarność, europejska solidarność, globalna solidarność, to jest co najmniej trzy solidarności. I wracam do tego, co mówiłem na początku. Solidarność to nic innego, że jeśli masz ciężary, spisz, jakie masz ciężary, które nie możesz sam podnieść, dobierz sobie, abyś je poniósł. I popatrzmy teraz, jakie ciężary Polska ma jako Polska, które nie może sobie poradzić. No więc bezrobocie, te krzywdy wszystkie. I tu jest potrzeba solidarności. Jaka ma Europa? No wyrównanie poziomu życia w Europie, równe traktowanie. A globalne, no też coś podobnego, ale na innej skali. Trzeba by taką listę stworzyć polskich ciężarów, za dużych jak na jednostkę, i po to zorganizować się, by to zrealizować, by było lżej, by można było.